samą ziemią. Reszta to jest karmel, czarny barwnik, ziemia bełchatowska, pieczywo. Tyle. Cześć, witam Was na kolejnym filmie na kanale Giętka Wędka. A byłem właśnie zanęcić sobie miejscówkę, bo wybieram się na noc do pracy, a rano chcę połapać na spławik i mam nadzieję, że miejsce, które zanęciłem, nie będzie rano zajęte i uda się połapać kilka fajnych ryb. Tutaj możecie zobaczyć, ile zrobiłem kul oraz wszystkie wrzuciłem w jedno miejsce, gdzie planuję sobie postawić jutro spławiczek i pobawić się jakąś drobną rybą. A mam nadzieję, że i trafi się może jakiś fajny bonus w postaci karpia. Zobaczymy, co będzie. Zapraszam Was na film i widzimy się już nad wodą dnia następnego. Jak widzicie, jesteśmy już nad wodą. Przygotowuję właśnie zanęty. Tutaj mamy pieczywo oraz ziemię bełchatowską, do tego pinka. Dodam jeszcze tutaj kukurydzy. Tutaj trochę zostało mi peletu. Przesiewałem ziemię, zostały grudki. Grudki wymieszam z tym peletem. Z tego względu, żeby mi się zrobiły kulki, rzucę to również pod spławik. Tak to dzisiaj będzie wyglądało. Na haku oczywiście kukurydza i pinka. Jedna wędka na feder, na federze. Dwa ziarna kukurydzy zapięte kilkoma pinkami, większy haczyk, albo coś uderzy większego, albo nie będzie nic. A na spławik oczywiście będę się bawił, będzie to tylko jedna pineczka, mały haczyk koło między rozmiarami 16 a 20 w zależności od brań. Przypony myślę, że gdzieś od 12 do 16, z tego względu, że jak nie będzie nic przeszkadzało tej drobnej rybie, to założę przypon 16 i może uda się jakiegoś bonusowego karpika złapać. Biorę się za dowilżanie, wymieszanie tego wszystkiego, przez sito już zostało wszystko przepuszczone. Biorę się za wędkowanie, nie ma czasu, piękna pogoda, a czas goni. Trzy pierwsze kulki to są z peletem, reszta to jest ziemia, pieczywo przepuszczone przez maszynę i przez sito przesiane. Do tego jest ziemia bełchatowska, kukurydza, pinka i tutaj mam do tego zanętę już przygotowaną do dalszego nęcenia, już tylko bez kukurydzy. Wymieszanej kukurydzy mam tutaj w rogu, żeby zakładać na haczyk. Zaczynam nęcenie. Wczoraj już, jak widzieliście, zanęciłem sobie w tym miejscu, nawet ryba się zrobiła, było widać. I będę rzucał centralnie na odbicie tego świerka, co tutaj jest na wprost. To samo miejsce, co wczoraj. Będę za blisko. Jak widzieliście, używałem kleju. Kleju używam z tego względu, żeby te kule się nie rozwalały w czasie lotu ani uderzenia o wodę. Niech spadną sobie na dno i tam niech pracują. W zależności od wody, jeśli jest płynąca, oczywiście tego kleju używa się więcej. Jeśli woda jest stojąca, to tylko ino, żeby te kule związały się i były bardziej solidne. Miejsce już jest zanęcone, rozkładam stanowisko. Tak jak mówiłem, jedną wędkę rzucę na feder, na grubo, a drugą na spławik. Będę się bawił z tym, co popadnie.
udało się złapać pierwszą dużą rybę, ale pojechała daleko. Powoli ją ściągamy do brzegu. Zapewne to jest skarb na kukurydze, ale może być piękna sztuka. Podciągamy go powoli, ale patrzcie, jak wybiera. Czujcie, walczy. Ale nęcenie się opłacało od dnia poprzedniego. Dobra, próbujemy go coś podciągać. Powoli, powoli. Amulet nie jest zbyt mocno. Jak będzie chciał zrobić odjazd, to będzie miał dużo możliwości. Jak to jest woda PZW, to całkiem inaczej cieszy. Może będzie miał z 2 kilo, ale jest wody PZW, więc jakby miał z 20. Duża ilość kukurydzy, peletu. Jak widzicie, coś można wyciągnąć. Fajnie taki bonusik w połowie dnia. Ja! Widzieliście, wypiął się! Podbieraku! Wypiął się w samym podbieraku. 17 cm. O, tu jest. 47 cm. Taki oto karpik. Już w podbieraku samym. Pęk przypon. Haczyk był dalej, ale go wypiąłem. I ryba od razu wraca do wody, żeby jej nie męczyć. Szkoda trzymać ją w siatce. Jeszcze może kilka uda się dzisiaj takich złapać. Idziemy z nią do wody. Kończymy wędkowanie na dzisiaj.
Jak widzieliście, udało się złapać karpia. Teraz wyciągam tą drobnicę, którą jeszcze naskubałem na spławik. Zbieramy się już do domu. Jak Wam się podobało, nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji dla nowych osób na naszym kanale. Co tydzień lub dwa tygodnie dodajemy jakieś nowe filmy. A to jest pierwszy dzień po kwarantannie, kiedy można było wyjść nad wodę. Spędziłem go tutaj. Jak widać, co chwilę gdzieś ryby się rzucają. Tutaj, gdzie miałem zanęcone, jeszcze teraz przed końcem się pokazały dwa nieduże karpie. No szkoda, że tylko jeden udało się dzisiaj złapać. Ale trzeba już jechać do domu. Zbieram się, trzymajcie się, widzimy się już niedługo, bo następna zasiadka będzie na Gorzuchowie na łowisku karpiowym z którymś z teamowiczów i mam nadzieję, że uda się połapać jakieś fajne duże karpie. Widzimy się niebawem, trzymajcie się, cześć!